Oto miejscowość Ramzowa i jej polana. Uzbrojona w stację kolejową, pensjonaty, plac dla dzieci. Ten jest szczególnej urody, bo obok zbiera się ptasi sejmik. A nieco dalej zalety swojego futra prezentują owce. Z góry, chodź tu, z góry. Bo się, o, o. Z polany na górę Czernawa, 1063 metry nad poziom morza, od 1976 roku można dostać się wyciągiem krzesełkowym. Od 1981 roku w zasięgu wyciągu jest szereg. Od 2009 roku jeździmy czteroosobowymi modułami za około 300 koron. Trasa Ramzowa-Czernawa to koszt 140 koron. Drogę z Czernawej do schroniska, to jest niebieski szlak, wybrukowano kawałkami skał i ozdobiono punktami widokowymi, gdzie można upolować cudnej urody widoki. Terapeutyczne kąpiele leśne w tunelach zieleni sponsorują Lesy Czeskiej Republiki. W miejscu zwanym Końska Wychlitka konie ciągnące wozy z zaopatrzeniem mogły odpocząć, a woźnice, oddając mocz, mogli podziwiać okoliczne szczyty. To jest Kepernik, Boskę, Czerną Strań, Trojak. Rozdroże, czyli punkt podejmowania decyzji, czy iść na Szerak, czy na Kepernik. Wybieramy drogę do schroniska, które zaistniało w 1888 roku i z kilkoma reaktywacjami dotrwało do dzisiaj. To urządzenie w zimie ma ostrzegać przed lawinami. Oto chata Jerzego, dawniej Georga, biskupa wrocławskiego, z uroczymi belwederami. I punktem uzupełnienia płynów i kalorii. Za rogiem przy skrzyżowaniu szlaku przycupnęła kozica, a obok od 2004 roku stacja Meteo zbiera informacje do prognozy pogody. Kozica sterczy na posterunku, podziwiana z boku, z tyłu, z góry. O każdej porze roku, eksponując dumnie swoje rogi, przypominając, że i ty możesz zostać rogaczem, jak nie zabierzesz żony ze sobą w góry. Nie dziwi więc taka ilość par. I jest gdzie się przespać.